Procedura uszyniania lokomotywy elektrycznej serii 111ED produkcji PESA. Po upewnieniu się, że odbieraki prądu odpadły od przewodu jezdnego, z panelu w kabinie wyjmujemy klucze pantografów. Pantograf A i pantograf B. Następnie z tymi oto kluczami idziemy do odłączników pantografowych. Klucz od pantografu B wsadzamy w gniazdo pantografu drugiego i przekręcamy. Następnie odblokowuje się klucz z kolorową nasadką. To samo robimy w przypadku pantografu A, który znajduje się po drugiej stronie. Identyczna sytuacja. Przekręcamy. Pantograf został odłączony. Z tymi oto kluczami idziemy do gniazd szafy wysokiego napięcia, w której znajduje się wyłącznik szybki. Wyłącznik główny dokładnie, lokomotywy. Wsadzamy oba klucze, tak jak jest to oznaczone. I przekręcamy. W tym momencie umożliwiliśmy przestawienie dźwigni uziemienia. Musimy zwracać szczególną uwagę, czy ta oto dioda nie miga na czerwono. Minimum 5 minut po wyłączeniu lokomotywy możemy przystąpić do jej uszyniania. W momencie, kiedy dźwignia znalazła się w położeniu dolnym, przekręcamy czarne klucze i wyjmujemy. Z tymi oto kluczami możemy udać się do drzwi falowników, przekształtników trakcyjnych, lokomotywy. Jest to uziemienie pojedynczego falownika. Aby to zrobić, przekręcamy klucz. Podnosimy dźwignię i przekręcamy. Falownik został uziemiony. Jeżeli zaistniałaby potrzeba otwierania drzwi falownika, mamy możliwość ich otwarcia za pomocą czerwonych kluczy. Aby to zrobić, po prostu przekręcamy klucz. Tutaj mamy specjalne osłonki, dodatkowo zabezpieczane. I ten oto klucz pasuje drzwi. Będziemy otwierać.